I tutaj tak? Tak. Dobra, 3, 4, rzucam. Ja to się boję, nie? No i to jest. Nie wiem. Uuu, ile ty jesteś? Wow. Siema mordki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już bodajże przebijanie na dragonie numer 11. Na początku chciałbym wam powiedzieć, że po raz kolejny, jeśli dobijecie 150 łapek w górę, rozlosuję wam baconika. W sensie rozlosuję, no podam wam po prostu kordy bacona w opisie. Więc 150 łapek to jest właśnie bacon. Prosiłbym was, jeśli nie subujecie, żebyście zostawili właśnie subka, jakiś miły komentarzek dla aktywności. No i właśnie ten ważny, bardzo ważny dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy są filmy i live'y. No i co? Ja was zapraszam do oglądania i widzimy się już w podziemiach Gildii Xoxo. Elo! Więc dobra, my już jesteśmy tutaj na dole przy wbitce, więc nie wiem, zobaczymy, jak będzie jakiś opór, no to będziemy robili jakieś lepsze armatki i w ogóle wam się tutaj przedstawię moich dwóch kompanów. Tutaj gracza Figo Podłoga, który ma bardzo fajną peleryneczkę. Nie wiem, co to jest, bo trochę zamazane. Co to jest, Figo? Będę To jest Mikołaj. Mikołaj. No tak, racja. No, no tak. To akurat było oczywiste pytanie. Po prostu chciałem się dowiedzieć, czy Vigo ma taką pelerynkę. No i jest Masuj, który kupił premkę nową. Nie kupił, tylko odzyskał. Dobra, odzyskał, ale nie widać skina, no bo na Dragonie niestety nie działa. I co? No to może zacznijmy tutaj przebijanie gildii. Aha, no tak, nie ten łuk. No. Dobra, chłopaki, co myślicie o tej wbicie? Co tam? Trochę Dobre. daleko mamy. Serio? No, Tak? dobra. Tak myślisz? I możecie zostawić jeszcze łapeczkę w górę. I no. Na 150 łapek w górę. Bacon, znowu. Tak, bacon. Juhu. Znowu bacon, u zombiaczka, tak. I w ogóle dowiedziałem się także, że tutaj Masuj się spytał na CS-ie. Czyli jeśli będą działały vouchery, jeśli naprawią vouchery na Dragonie, to będę mógł po prostu pójść do administracji Dragona. I postaram wam się ogarnąć kilka voucherów właśnie na jakieś losowanko. Więc chyba będzie git. No, na Ale lampach polecam. no, ale vouchery będę chyba rozdawał także na daną ilość łapków. A w ogóle daną ilość łapków. Daną ilość łapek. I na przykład 150 łapek, no to. Nie, co 100 łapek jeden voucher, nie? Bo na pewno tam za dużo ich nie dostał. Co tu zrobiłeś? To co, że ja? Czemu tu było tyle TNT wystawione? O Nie lol. wiem. Pyk, pyk, pyk. I w ogóle na samej edycji Dragona, tak jak mówiłem wcześniej, postaram się zbudować jakiś porządny kuboid i przebijać tylko porządne gildie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ej, muszę coś, bo mi się No nie i chce. jak będzie nowa edycja Dragona, pewnie będzie tak samo live na kanale u Zombiaczka No. i będzie losowanie na trzy wejściówki, tak jakby, no, wejściówki do gildii O, no edycji. właśnie, będziemy rysować też ten. Wejściówki, znaczy wejściówki, no zaproszenia do gildii, nie? Takie, ej, kurczę, macie łuk z flame'em? Nie. O kurczę. To był na spawna Czekajcie. skoczyć. Ale ty masz drugi. Miałem szybki, musiałem, mamy aby o tego, nie wiem, ostrzec, że mam mi nie wbijać do pokoju i nie krzyczeć. Czekaj, ja chyba mam jakiś łuk z flame'em, to ci dam, czekaj, chodź tu. Albo i nie mam. Ida. Mam, dobra. To będzie odpalał razem ze mną, trzymaj. Trzeba to szybko odpalić, żeby tutaj rozwalać tą górę, nie? To ja odpalam przód, a ty Masz tył. strzałę? Mam strzałę, trzymaj. Proszę. I w ogóle w następnej edycji Dragona będziemy. Dobra, to będzie nowa seria po prostu, ale nie będę wam mówił, jaka to będzie, bo jeszcze ktoś ukradnie ją, więc no. Ale będzie po prostu nowa seria następnego Dragona, czyli będą się pojawiały odcinki z przebijania i właśnie z tej nowej serii. Ale zobaczymy, jak to będzie, jak to często. Mam nadzieję, że będzie Dragon, jak będą tego. Będzie te parę dni wolnych od świąt, to bym sobie z chęcią nagrał jakieś takie odcineczki Projekt. na zapas. No, Cześć. trzymaj. Cześć. Pa, Na łapki. TNT mu dawałem. Dobra, jak to tam leci? Chyba git, co? A, git, git. Good, good. O! Good, good. W ogóle oni tam Kompaty. mają bojkę, więc chyba będzie git, jak ją przebijemy. Dobra, ja Macie. mam sporo TNT w Enderchestie. No ja mam 30 staków chyba. Ale już Obsidian widać, Nie leciałem. że No, jesteśmy. Obsidian. Oj, chyba za wcześnie odpaliłem. Ale przydałoby się tego. Macie redstone? Ja dziś kopałem, to dziś wrzuciłem.
To weź go znajdź. To już pewnie, znając ten serwer, to już pewnie usunęło dawno. No. Więc, o, tam są dwie bojki, oj. Damy radę. To Tigo... masz obsydian, boże, TNT lock. Ja idę kopać. Dobra, dzięki. Redstone mam zbierać? Ta, redstone pociągnę, no. Co? No tak ze staka. Dawaj. Za wcześnie chyba. No. W ogóle, jak tam komentarze z ostatniego odcinka, to bardzo fajnie wam się spodobała ta bitka z tymi rzucakami do tego zamku. Znaczy ostatnie dwie wbite, bo tam były wbite do gildii ze zamkiem, więc no. Fajnie, że te odcinki mają taki odzew i prawie wszystkie odcinki z Dragana mają powyżej 100 wyświetleń, 1000 wyświetleń. Za to bardzo dziękuję. No i mają też mnóstwo łapek, za to też wam bardzo dziękuję, no bo to właśnie wasza zasługa? Jak to się mówi? Zasługa, tak? Tak, zasługa. Ej, ciężko będzie rozwalić tego opsa, bo tam są dwie warstwy. Tak? Dwie warstwy są czy ile? Dwie albo trzy. Chyba dwie są. Chyba nie widzę tak. No, trzy są, oluju. Nie no, przebijemy się spokojnie. No tak. Tak! Ile masz figo tego? Staka. Ile? Pół staka. O, to git, to przy ten. Jakbyś, o nie. Coś się chyba do mnie tepa. Wiem. Masz? Zaakceptuję go, to może będzie trochę dymów. Serio? O. Tam już tepa akcept. O, serio? Tepa ktoś do ciebie? O, ale nie, już się tepnie. Weź tego. Czego? Nie mogę jeszcze budować, kurczę, muszę czekać. A to od nas gildii, no popatrz ty. Kto? No popatrz, patrz. Ja nie widzę go. Tu. Simonie. Jaki ma nick? A to Mifunu. A co? Aha, to chcę już zrobić, dobra. No. Taką większą mówisz? Ta. Żeby pierdyknęło, nie? Weź, macie... Musi. Co mówiłeś jeszcze raz? Kit potrzebuję, albo dobra, sam sobie wezmę w sumie kit drewno. Tyk. W ogóle nie mam dzisiaj dweny twórczej żadnej, żeby tutaj, nie wiem, do was gadać, nie wiem, komunikować się czy coś, ale no, po prostu jestem tak wyromany, bo jest dzisiaj wtorek i wróciłem po 17 ze szkoły, więc nie polecam. No, dzisiaj będzie taki spokojniejszy odcinek. To nie powiedziałbym, może będę dyrę. Halo? Coś się stało chyba. Aha! Nie, myślałem, że usunęło ten. O, Typek do mnie pisze, ej, daj już kordy bacona, bo brak 4 łapek pod ostatnim filmem, tym z wczoraj. Nie dam baconika. 150 łapek to 150 łapek, mordy. Umowa to umowa. Będzie tyle łapek, to dam, nie? Już 4, no to... Musisz... 5 minut. Może. Musicie się trochę wysilić, nie ma tak lekko. W Polsce nie ma nic za darmo. Jestem typą polską cebulą. Nie no. Jestem atencyjną tą. Atencyjnym chłopakiem. Nie, atencyjnym, dobrze mówię. Ja z polskiego miałem dwójkę. No ale to jest ten. Takie. Dobra, nieważne, bo cię tutaj zabrnę, powiem coś, co nie oznacza to i tyle będzie ze mnie. A muszę ten resztę w ogóle rozwalać, bo. Ipa. Jak tam leci? Spoko chyba, nie? Dobrze leci. Co robi się? Good. W ogóle widziałem. To są dwie. W ogóle widziałem też, zauważyłem teraz, że tak przeglądając filmy z Dragona. Powiem szczerze, że chciałem ukraść komu jakąś serię. Kto ma jakąś fajną seryjkę. O, czekaj, czy ktoś do mnie pisze na stresie. O, Michu, to mówne tej Micha. User was moved to your channel. Jo, Michu. No, siema. Wiesz, bez przekleństw, bo tutaj nagrywanko. A dobra, siema. No i chciałem komuś ukraść jakąś serię miłą, ciekawą, ale nic nie było ciekawego. I zauważyłem też przy tym, że strasznie dużo youtuberów z HC, czyli w sensie, no youtuberzy, którzy nagrywali na HC, teraz mnóstwo osób się właśnie przenosi na Dragona, bo no, jednak z tego Dragona są większe wyświetlenia niż z jakimś jeden MC4U, Arrive i tak dalej, bo... Znaczy Dragon jest wyżej pozycjonowany niż takie MC4U, bo nic się tam kompletnie nie dzieje, nuda, edycja po tygodniu pada. Nawet jakby nie patrzeć, edycja trwa 2-3 razy dłużej niż na takim, to nie będę wymieniał. No, na MC4U na przykład, nie oszukujmy się.
Albo na innych serwerach, no, nie reklamujmy tutaj, no ale można mówić po IP. O, ten właśnie serwer niedługo startuje w piątek, ale nie zapraszam, ja tam nie będę grał, polecam Arivi grać do końca. No, Arivi, co? Polecam grać Dragona do końca oczywiście. Ale to co ty chcesz, Arivi też fajnie. Tak, ale Dragon i tak lepiej. Tak. I w ogóle już trochę rozwaliło tego, nie? Trochę. Kurde. Robić tą armatkę czy inną zrobić? Bo nie wiem w sumie. A masz pomysł na inną? Nie. To ja to powiększę w sumie jedną kratkę. Macie obsa? Dobra, mam jakieś obsa. Dobra, pyk. W ogóle na ile mówiłem, że łapek zostawię rozem bacona 150? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Kurde. 150, no. Tak, to jest chyba git. Git, pyk. TNT, lecimy. Tango. W ogóle, jeśli tak chcecie... samo jeszcze, jak... No, mów. A, to, jeśli ktoś jeszcze nie zaczął edycji na Dragonie, to powiem, zacznę właśnie w tej chwili, bo... No. Raczej jest dużo fajniej się gra. Tak, no właśnie, jak ktoś z was nie zaczął edycji na Dragonie, no to zapraszamy, bo... No i jeszcze... Edycja będzie dosyć długo trwała. Aj, ale zrobiście poleciało teraz. Tylko... Odgód. Fajnie by było, gdyby to bardziej rozwalało, a nie tylko tak powierzchownie. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć, kurczę. Pomnij sobie. Eski to nie, no dałem powiedzieć dzikowi, a ty dupa, nie? Teraz ja nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, więc... A wiesz, ja też nie pamiętam, o czym ty mówisz? No, też właśnie nie pamiętam, no kurde. Wrąbałeś mi się w słowo i dupa. Ale coś chciałem powiedzieć o Dragonie. Aha, chciałem właśnie zapytać, właśnie jeśli... Jeśli chcecie jakiś odcineczek z tej edycji Dragona, na przykład, nie wiem, stepam się i zabijam, bo tam pojawił się jeden odcinek z tego, to możecie napisać w komentarzu, nie? To wam wrzucę jakiś odcinek, stepam się i zabijam. Nagram to w wolnym czasie, więc no. Po prostu napiszcie w komentarzu, czy... To chyba, że chcecie jakiś inny, to po prostu napiszcie w komentarzu jakąś propozycję. Ty możesz wyskoczyć, niepotrzebnie możesz. O, wyskoczyć. A co? Każdy. Perły pewnie rzucił. Ta? Przez okna wyskoczyć. Ej, patrzcie, bo to wszystko no, to wszystko naokoło rozwala, by nie tam, gdzie powinno, no bez sensu, kurde. Stój. Co? Jakby nie patrzysz, nie? No. No to nie ma sensu przez tego obca, daleko nie zaszliśmy, to można iść tędy, zrobić linię, gdzie ja stoję. Bo to jest praktycznie, no, pod żółwem jeszcze jesteśmy w takim razie, jak ja tu stoję. Tak? No. W sensie obok, tak? Daleko nie doszliśmy. No. Za tym obsem. No, dobra, czaję. Czyli tutaj, good, nie? Good. Tak, dobra, to szkoda TNT trochę. Możemy też tak zrobić. Się wbić obok po prostu. O, i właśnie w tym miejscu. O, pyk. Zobaczmy, jak to poleci. Ale trochę marno sensu TNT to było. Ale będą mieli więcej do naprawiania. Tak. Stawaj, dupko. Git. W ogóle Figo i Michu trochę mało rozmowni są. Nie chcę przeszkadzać. To ja to samo, ja to... Kupieni na grze, także... Oni bardzo... No tak, dokładnie, bo Minecraft to jest taka gra, na której trzeba się bardzo skupić, żeby nie zginąć. No tak, no ja bym tutaj powiedziałem, że odpał nagrywanie i mają mnie przeklinać. I chyba się tego przestraszyli wyzwania. O. Dokładnie. Nie wiedzę, chłopaki, ja co mają. Ja ogólnie mało przeklinam, a jak jestem zdenerwowany. No zazwyczaj jak gra ze mną w Counter Strikera, to mało przeklinam. Nie, ale... To jest akurat gra do tego. No, Weski, to chcę to sam powiedzieć, że w Counterze się nie da w nie przeklinać, nie? No, bez... No, tam bez... To jest tak słodka gra. Tam jakbyś chciał, nie wiem, zagrać na spokojnie w czasie innego MMA, to nie da się, bo... Nawet jak wygrasz tego miksa, to... To i tak po prostu pójdzie nie po twojej myśli. No tam. Jak to leci już? O, patrz. Ej, Weski, ty miałeś na sobie rację, a tam jest żółwik. A no tak. No tak. No w sumie tak, racja. Będą mieli przynajmniej więcej naprawiania. Daleko. Kumple. W ogóle myślałem, że jak mają dwie bojki, czy tam trzy, to będą też mieli tego. Jak to się nazywa? Bacona. Nie bacona. Te sand farmery. A, no. I w ogóle, kurczę, mówiliście pod komentarzach,
Zombiacze, kurde, ogarnij się, już wkurzę te swoje walone F5 i to dalej. No widzicie, staram się dla was tutaj specjalnie biegać na pierwszej kamerze. Czasami mi się to nie udaje, bo po prostu lubię włączać sobie tak na F5 i patrzeć na swoją pleryneczkę, bo często je zmieniam. Ale no, ale staram się dla was. A ja się tego oduczyłem, jak nie mam pelerynki. Jeszcze kilka highplayówek i będziemy w tym, po żółwie. Tak? O, dokładnie. Kurde, kurczaki. Aha. O, za wcześnie. Masz TNT masły, bo ja jestem przez pipi, a ty Michu masz? Ja mam, no. Dobra, to mógłbyś położyć, bo jestem przez pipi, nie mogę. Dobra, w ogóle tak, na następnej edycji jak założymy gildię, no, żeby było nie za łatwo dla nas, bo będziemy pewnie grać no w jakieś 10 osób łącznie z tymi osobami z live'a, może nawet 15, to kordy będą w pierwszym lepszym filmiku gildy w opisie. No tak. Żebyśmy za łatwo nie mieli. To jest Dragon. I mam nadzieję, że właśnie na tej następnej edycji po prostu mi się uda ogarnąć. Halo? Dla GTS-a? Chyba ta. O, chyba ta. Hi, zombie. Dobra. O, dobra. Strzelaj, Michu, strzelaj. Strzelaj. Ragi chyba. No co? Spał. Jak coś to stoję na tym tanku cały czas. A nie. Ale nie wybuchło. No wy odpalajcie we dwóch w takim razie. Zawsze, a ja tu wcześniej na klatę przyjmę. Tak, na klatę? No, będę stał i na klatę przyjmę. Ale tego? Odbudzę? No, tego chodźmy, przyjmiemy tego na klatę. Dawaj, Michu, strzelaj. Na klatę i musimy strzelić. Ale wiesz, że klatę stracisz, nie? Nieprawda. To trochę nisko. Trochę nisko, kurde. Czyli trochę... Patrz, i ten klocek, na którym skakaliśmy, został, nie? Jako jedyny. Trochę wcześniej trzeba odpalić. Ej, dawaj. Szymek, buty ci padły. No, bo strzelił buty mi. Tytuł odcinka, okay, przestrzeliłem mu buty? Wow. No, rzuciłem ci buty i TNT wybuchło. Jak ja wiem... Który... O nie, a co? A mnie cofło. Co? No tak. To? Dobra, shot, Michu. Nie no, chyba źle, teraz znowu beznadziejnie poleci, ba. Chociaż? Czy ja jak mam to trzymać? Później czy wcześniej? Nie wiem. Później. Później mówisz? Tu później. Później? Ha? Mówisz, że później, tak? A ty... Kurwa, czekaj, wpadłeś. No, później. Michu, akrobata. Chociaż fajnie, bo nie można wyjść z beczki, nie? O, good. Good, gocha, przez złote. Czekaj, nie mam TNT. Ja mam 44. Ja mam... Nie, dobra, mam jeszcze pół staka. Ja mam 30 staków, więc się nie martwcie, chłopaki, wystarczy nam... na przebicie jeszcze waszych domów, więc git. Shot. W ogóle właśnie, bo teraz gildy szukaliśmy no prawie pół godziny do przebicia. Jeżeli gracie na Dragonie i macie jakąś gildię, która was denerwuje, przychodzi wam, gryfuje kuboi, to możecie śmiało podać jej kordy w komentarzu. No a my im zrobimy taką wbitę, że pożałują, że w ogóle zadzierali z osobami, które oglądają mnie. I no mnie po prostu. No, good. No. O, beautiful show. Beautiful! Turututum. I w ogóle chciałbym podziękować jeszcze Rafoniksowi, który mi przekazał w poprzednim odcinku bacony, bo obiecałem, że podziękuję mu w poprzednim odcinku, ale zapomniałem o tym i mnie zwyzywał w komentarzach. Więc... Ale że jak? Że prawdziwy Rafoniks? Nie, no tak! No tak! No tak. O! Teraz ładnie poleciał. Mówił mi, że daje bacona i niszczę Magikala. No tak! I umowa przyjęta, nie? Teraz lesampa to, po to jak to poleci. Pyk. Pyk. A, o, good. Dali, mnie zlagowało. Daleko jeszcze tam? Poka. No, już, no tak, to trochę no. Jak jest po rosyjsku daleko? Nie wiem. Halo. O, bez kitu, może będziemy nagrywali odcinki w języku rosyjskim. O, weź, dobra, nie, dobra, to już sobie nie nagrywam. Ta-la-la-la. Dobra, dawaj shot. Już mam dość. Wystarczy wejść na CS-a i na DAS-a sobie wejść. No o. Tak. Szybko. Teraz to już nawet na kasza. O, jest też. Good. Good. A w ogóle jeszcze ludzie, jeśli dotarliście jeszcze do tego momentu, bo już jest 19 minuta nagrywania, jeszcze bitki, możecie napisać w komentarzu, czy chcielibyście na moim kanale zobaczyć jakąś inną grę. To ja bym się postarał właśnie kupić jakąś po prostu, o, dodatkową grę i... Dobra, polecam Hurtworda. Też polecam. No właśnie, może z jakiej gry po prostu zrobić jakąś serię.
Znaczy, nie wiem, może być to na przykład gra telefonowa czy jakaś, ale no. I nie piszę, że Crash Royale, bo ta gra odpada, bo to jest gra, w której nigdy nie lubiłem grać i nigdy nie będę w nią grał, bo dla mnie to jest dno. To się może innym się podoba, ale nie lubię. Chyba się trzeba wyżej trochę wbijać, co? Albo nie. Tu jest spadewnia, patrzcie. Gdzie? Poka. To tu trzeba trochę w lewo przejść. Trzeba przenieść trochę armatkę tego. A w sumie? Tutaj bloków nie mam. Poka. Tam jest spadywnia? Nie, to nie jest spadywnia. Jest. Nie, jest, tam jest stoniarka, to patrz. Tak, good, jest stoniarka, no. Good. Ale dymy. I że na dole jest ten. O kurde. Mechniomek. A czyli tak, czyli... Jesteś? Nice. No dupa nie stoniarka. To niezły spad, kolego. Ale pa, jest. Pa, to jeszcze się zbugowałem dodatkowo, dobra. Aha, ja muszę relognąć. Dobra, ja relogam i widzimy się za chwilę, mordy. Dobra, mordy, mam kurczę taką złą informację trochę, bo kiedy właśnie zbugowałem się w klocku, zresetowałem właśnie nagrywanie ekrzyna. No i kurczę, niestety nagrał mi się sam głos tej przebity, więc ominęło was jakieś tam 5 armatek, ale przez ten czas, kiedy mi się właśnie wywaliło to nagrywanie, zdążyliśmy się wbić do środka. No i co? Znaleźliśmy tutaj jeszcze dodatkowo magazyn, który tutaj Masy mnie zaproszał Adzi. Gdzie jest ten magazyn? Tak, polecieliśmy. Gdzie tam? Miałem wyjść. Kurde. Trzeba wyjść tam. Gdzie? Pokażę, się zbyt się sprukować. Kurde, dużo pereł pójdzie. Czy mam wyrzucić? Albo nie, poczekajcie, bo teraz tu się zgubiłem samemu. Aha. O, nie, no, good, dobra. Ja mam dwa rzutaki jak coś. Gdzie mam wrzucić? Albo jednak nie. Jednak nie, good. Gdzie? Dalej masy poszukaj. Dobra. Kurwa, kurde. No, gdzie to jest, masuj dalej. Takie oto takie gry by się zgubiłem. Dobra, to pójdziemy tak jak tam wszedłem, czyli tędy. Odsuńcie się. No. No. Wrzucam. I tu. Gdzieś tu. O tu, dobra. I tutaj tak? Tak. Dobra, 3, 4, rzucam. Ja to jeszcze boję, nie? No i to jest. Nie wiem. Uuu! Ile ty jesteś? Rich! Oho! Ty jak ja fety biorę? Rich, gildia cheaterów to musiała być, na pewno nie. Ile to co? Kilo w dziewiątka, pozdro. Polecam. Dobra, bierzemy szybko, bo zaraz i tamy zniknął. Na 10 sekund. Kurwa. Dobra. Tu jest jeszcze skrzynka, która przeżyła. O kurwa. Dobra, ty jakie kierowy. Sorry. Ty. Jasny gwint. Ja już nie mam miejsca. Ja pierniczę, co oni tu mieli? Dwa z takich bloków emeraldów. Co? Ja mam 3 z takich bloków emeraldów. Co się stało? Dobra, mordy. Ja wam w tym miejscu dziękuję za ten odcinek. O nie, jeszcze rzucone TNT wam wrzuciłem na koniec. Ja pierniczę. Przypadkowo, ale dobra. Ja wam dziękuję za ten odcineczek. Był dzisiaj ze mną Masuj Dzika. Siema. Michu Noob. Siema. I jeszcze Figo, który niestety musiał iść, bo go tata wołał. I co, ja wam dziękuję za ten odcineczek. Możecie na koniec zostawić łapkę w górę, suba, jakiś komentarz. No i właśnie tego lajka, który mówiłem wcześniej, bo naprawdę za taką wbitę się należy mnóstwo lajków, bo naprawdę zyskaliśmy, nie wiem, z 15 staków TNT, jak nie więcej, mnóstwo emeraldów, mnóstwo bloków złota. No, myślę, że opłacało się tutaj wbijać, mimo że nawet się nie nagrało to 5 minut. Ale co? Ja się z wami żegnam i zachęcam do oglądania innych odcinków. Elo!